Pandemia koronawirusa wpłynie na sytuację finansową miasta. Szacuje się, że Wrocław straci od 10 do 15% dochodów z podatku PIT. Miasto można wesprzeć, rozliczając się właśnie tutaj. To, jakim Wrocław jest miastem, w dużej mierze zależy od nas wszystkich. W dużej mierze zależy także od tego, jakimi środkami dysponujemy. Z jednej strony na utrzymanie miasta, z drugiej strony na właśnie realizację tych marzeń, które każdy z nas ma, i tych wyobrażeń o mieście. No i żeby móc im wszystkim sprostać, szalenie ważne jest, aby tutaj właśnie płacić we Wrocławiu. We Wrocławiu PIT rozlicza ponad 400 tysięcy osób, ale według badań mieszka tu około 825 tysięcy. Co ważne, aby rozliczyć się w mieście, nie trzeba być tam zameldowanym. Standardowo termin na złożenie zeznania podatkowego PIT upływa 30 kwietnia, jednak w tym roku został on wydłużony do końca maja dla ponad 20 milionów podatników rozliczających się na formularzach najbardziej popularnych PIT-37 i PIT-38. Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała już gotowe zeznanie podatkowe w usłudze Twój e-PIT. Ci, którzy jeszcze nie rozliczyli swojego zeznania podatkowego, mogą to zrobić nie wychodząc z domu. Aby część podatku trafiła do miasta, należy wpisać adres jednego z 5 oddziałów urzędów skarbowych we Wrocławiu. Tym wszystkim, którzy nie zwracają uwagi, chciałbym tą uwagę jednak polecić, że ważne jest to, gdzie płacimy podatki. Skoro korzystamy z miasta, skoro używamy tego miasta, skoro mamy wobec naszego miasta pewne oczekiwania, ale także jeżeli się chcemy czuć takimi pełnoprawnymi mieszczanami, obywatelami tego miasta, to warto jest się po prostu do tego miasta dołożyć. Dzięki tym wpływom miasto może realizować zaplanowane inwestycje. W poprzednim roku Wrocław otrzymał prawie 1,5 miliarda złotych, co stanowiło 30% wszystkich dochodów miejskich. Echo 24, Oliwia Stasiak.